Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi, Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Możni prześladują mnie bez powodu, moje zaś serce lęk czuje przed Twymi słowami. Radują mnie Twoje słowa, jak tego, który zdobył łup wielki. Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a prawo Twoje miłuję. 7 razy na dzień Cię wysławiam z powodu sprawiedliwych Twych wyroków. Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo i nigdy się nie potkną. Czekam, Panie, na Twoją pomoc i spełniam Twe przykazania. Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuję. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, na skraj jego szaty. To jak rosa Hermonu, który opada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka. Strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu knują złe zamiary. Każdego dnia wzniecają spory, jak węże ostrzą swe języki. Jad żmijowy mają pod wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie. Zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić. Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu. Złoczyńcy rozciągają powrozy. Ustawiają na mojej drodze pułapki. Mówię do Pana: jesteś moim Bogiem. Usłysz, Panie, mój głos błagalny. Panie, mój Boże, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca. Nie sprzyjaj jego zamiarom. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność przyznaje. Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię. Prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Alleluja! Zbawienie naszego Boga. Alleluja!
Módlmy się. Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest prawdziwą światłością. Wejrzyj na nas z dobrocią i spraw, abyśmy godnie wysławiali wspaniałą tajemnicę narodzenia Twojego jedynego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.